Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Agape. To greckie słowo oznacza miłość w najwyższym stopniu. Pojęcie to odnosi się w pierwszej kolejności do Boga. Bóg jest miłością, Bóg jest agape. W usłyszanym przed chwilą fragmencie Ewangelii Jezus używa tego samego czasownika, określając wzajemną relację swoich uczniów. Miłość, jaka ma cechować wyznawców Chrystusa, a zatem każdego z nas, to miłość najwyższego stopnia. Boska miłość. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, mówi Jezus. Gotowość ofiarowania siebie za innych jest miarą miłości agape. Czy jestem dziś gotów oddać swoje życie za kogoś? Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazałem. Przyjaźń jest synonimem miłości. Mówi nam o zażyłości, jaka winna cechować wszystkich chrześcijan. Przyjaźń to relacja, która szuka tego, co wspólne, a nie tego, co dzieli. Przyjaźń buduje mosty, a nie fosy. Zabiega o pokój, a nie o wojnę. Środkiem budowania relacji wzajemnej przyjaźni jest zachowywanie słów Chrystusa. Jezus pozostawił nam Ewangelię, abyśmy słuchając Jego słów i będąc im posłusznym, budowali w świecie nową cywilizację, cywilizację miłości. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Nie mamy żadnej zasługi w tym, że jesteśmy chrześcijanami. To Chrystus nas wybrał i wezwał do wspólnoty z sobą. Inicjatywa należy do Niego. My staramy się w codziennym życiu odpowiadać na to zaproszenie. Każdego dnia podejmujemy wysiłek, aby odpowiedzieć Jezusowi na to wezwanie. Każdego dnia podejmujemy trud zmagania się z samym sobą, aby stawać się coraz doskonalszymi, coraz to bardziej podobnymi w miłości do Niego, do Boga samego.